Dzień dobry, witam Was serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj ja pokażę Wam ceny samochodów w Wielkiej Brytanii, a konkretnie w Szkocji. Porównam tak do cen, jakie są w Polsce. To znaczy, Wy będziecie sobie mogli sami porównać, no bo jesteście zorientowani bardziej, jeżeli mieszkacie w Polsce. Zobaczymy, pojadę do takiego większego komisu tutaj, tam jest kilkadziesiąt aut różnych marek, także będziemy mogli zobaczyć, jak te ceny się kształtują. No i w sumie odpowiedzieć też na pytanie, czy ceny używanych samochodów idą w górę również w Wielkiej Brytanii. No od razu Wam mówię, że idą w górę, bo wiem, że w Polsce idą w górę, bo moi widzowie mi tutaj raportują, że samochody używane drożeją. I słuchajcie, tutaj też drożeją znacznie. Nie będę Wam wszystkich samochodów filmował, bo jest ich tutaj kilkadziesiąt i ten film by się po prostu przedłużał. Tutaj mamy na przykład taką Toyotę Avensis Kombi bodajże. Tak, Toyota Avensis Kombi. Tu jest rocznik 2011. Rocznik 2011. I tam jest cena prawie 7000 funtów. 7000 funtów, no to jest, licząc, że teraz jest funt tam po prawie 4, po prawie 6 zł. No to około tam 40 tysięcy złotych. Tutaj mamy Vauxhall. No dla osób niewtajemniczonych powiem, że Vauxhall no to jest Opel, tak? To w innych rejonach świata to jest Opel. On kosztuje 4000 funtów, tam bez 5 funtów. I to jest rocznik, moi drodzy. To jest, moi drodzy, rocznik 2012. Czyli jakieś 20 tysięcy złotych, tak? Tutaj mamy Renault Clio, rocznik 2013, 5,5 tysiąca funtów, czyli powiedzmy jakieś 32-33 tysiące złotych. Tutaj mamy Fiata Pandę, rocznik 2012, 4200 funtów, czyli jakieś 24 tysiące. Tutaj mamy Citroena C1, 4000 funtów, czyli jakieś 24 tysiące złotych, rocznik 2012. Tutaj mamy Dacia Sandero chyba, rocznik 2017, 7,5 tysiąca funtów, czyli powiedzmy jakieś 44-45 tysięcy. Tutaj mamy takiego garbuska New Beetle, bodajże on się nazywa fachowo, rocznik 2013. Rocznik 2013 i mamy 8,5 tysiąca funtów, czyli około 50 tysięcy złotych. Tutaj mamy Mazdę 2, rocznik 2015, 6700 funtów, czyli jakieś około 40 tysięcy, tak? Tutaj mamy tego Fiata 500, 4800 funtów, rocznik 2011, czyli około 29 tysięcy złotych. Tutaj mamy Opla Astra, no tutaj w UK się nazywa Vauxhall, 2.0 CDTi, 6,5 tysiąca funtów, rocznik 2013, czyli mamy jakieś 39-40 tysięcy. Tutaj mamy Skodę, moi drodzy, Octavia 2015 rok, 10 tysięcy funtów, czyli jakieś 60 tysięcy złotych. Tu mamy Mercedesa C-klasę w kombi, rocznik 2015, 18 250 funtów, czyli powiedzmy jakieś 110 tysięcy złotych. Audi A3, rocznik 2013, 12,5 tysiąca funtów, czyli jakieś 75 tysięcy złotych. Ja tu oczywiście nie wnikam jakieś parametry techniczne, bo ja nie jestem znawcą motoryzacji, a jedynie chciałem tak orientacyjnie Wam pokazać, jak te ceny się tu kształtują. Jeśli chodzi o ten komis, to ja Was specjalnie do niego zabrałem, bo sam tutaj kupuję samochody już od jakiegoś czasu. A to dlatego, że po pierwsze dają 6 miesięcy gwarancji i przyjmują tylko do swojego komisu samochody, które mają przebieg poniżej 100 tysięcy mil, czyli żaden z tych samochodów nie miał
przejechane więcej niż 100 tysięcy mil, czyli więcej niż 160 tysięcy kilometrów. Teraz to generalnie te ceny wydają się jeszcze wyższe niż były parę tygodni temu. No przez to, że ten funt tak skoczył, a złotówka osłabła. W sumie chyba wszędzie na świecie samochody używane są teraz w cenie. Wiadomo dlaczego. Problem z tymi półprzewodnikami, które głównie są tak na marginesie na Tajwanie chyba produkowane. Chyba tam jest największa fabryka tych półprzewodników. Bo z tego co się orientuję, to na nowe samochody z fabryki to teraz się czeka minimum 4-5 miesięcy, a niekiedy nawet więcej niż rok. No i jeszcze takie Volvo sobie zobaczmy. 2000, moi drodzy, 18 rok. 2018 rok. Volvo to jest chyba V50. 18 tysięcy funtów, czyli też jakieś 110 tysięcy złotych. Tutaj mamy Forda Mondeo 2015 rok. 16 tysięcy funtów, czyli w okolicach 90 tysięcy złotych. A tutaj mamy Volvo V40 bodajże, czy tam XC40, nie znam się, ale zaraz wam powiem, zaraz sobie zobaczymy. XC40 2018 rok, moi kochani, za 26 tysięcy funtów, czyli 155, blisko 160 tysięcy złotych. A tu jeszcze mamy takie Mini Cooper, brytyjska marka, 2018 rok, 18 tysięcy złotych. 18 tysięcy funtów, fajnie jakby złotych było, co nie? 18 tysięcy funtów to jakieś tam 100 tysięcy złotych prawie. A nie chciałbym, żebyście mnie zlinczowali za ten pokaz tych samochodów, który nie do końca jest taki profesjonalny. Ale to nie jest kanał motoryzacyjny, dobrze wiecie o tym, ja nie jestem znawcą motoryzacji. Parę osób tam zapytało o ceny samochodów w UK, a ja dzisiaj w ogóle musiałem tam zostawić auto u mechanika obok tego komisu. To pomyślałem, moi drodzy, że tak mniej więcej po prostu zobaczę z wami, jakie te ceny są i będziecie sobie mogli porównać do cen w Polsce. Także mam nadzieję, że parę osób zadowoliłem tym filmem. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Ja się zmywam. Trzeba trochę popracować. I zapraszam was na kolejny film. Ja jestem Marcin, a to kanał Bez Ściemy.